Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi to Pasi. Dzisiaj przychodzę z filmikiem specjalnym. Jest to filmik z okazji moich urodzin. Już nie będę może wspominała dokładnie których, natomiast dzisiaj, dokładnie dziś, kiedy nagrywam dla Was ten filmik, są moje urodziny, także 100 lat dla mnie. Ho, ho, ho. No, dobra. Ho, 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 to nie do końca w tym dniu, no nieważne. Natomiast pomyślałam sobie, że póki jeszcze zbieram pytania, ponieważ miało się pojawić urodzinowe Q&A, swoją drogą ten filmik myślę, że puszczę w kolejnym tygodniu, to żeby jednak jakoś sobie ten dzień umilić, wiecie, troszeczkę podowcipkować, to nagram właśnie takie 10 faktów o mnie. Podobny filmik już jeden jest u mnie na kanale. Było to 5 faktów o mnie. Tak, śmieję się troszeczkę, ponieważ ci, co oglądali ten film, to wiedzą, dlaczego jest to zabawne. Ci, którzy jeszcze nie oglądali, to tutaj zachęcam do kliknięcia w kartę. Jeżeli macie zły dzień, to uwierzcie mi, że po obejrzeniu tych 5 faktów o mnie buźka Wam się rozweseli i Micha będzie się cieszyła. Natomiast dzisiaj 10 faktów o mnie, także myślę, że możemy po prostu przejść do rzeczy. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi lepiej mnie poznacie i zobaczycie, że nie tylko żyję modą, nie tylko kosmetykami, może nie tylko dziećmi, tylko jednak ta Baśka, no to jest coś więcej, tak? Tkwi w tej dziewczynie, także co? Jedziemy z tym. Mam 168 cm wzrostu. Jestem typową córeczką tatusia. Mojemu tacie dałam na prezent już dawno, dawno temu takiego pluszaka, zawieszkę do samochodu, właśnie do kluczyków, która jest to przypomina, tak? Jest to kłapouchy z Kubusia Puchatka i mój tata tego kłapouchego ma cały czas przy sobie i do dziś, pomimo zmiany już chyba, nie wiem, piątej czy której samochodu, ten kłapouchy cały czas na desce rozdzielczej jest i sobie z nim jeździ. Co więcej, to właśnie mój tata wybierał moje imię, Barbara, ponieważ kiedy się urodziłam, miałam krótsze czarne włosy, jak węgiel, i stąd Barbara, czyli patronka górników. Moją taką jedną z ulubionych, ale właściwie ulubioną przez większość naście lat komedią romantyczną było to Masz Wiadomość, aż do tego stopnia, że nikt nie lubił ze mną tego filmu oglądać, ponieważ znam cytaty na pamięć. Kładąc się spać, muszę mieć ze sobą jakiś koc czy kołdrę, ponieważ uwielbiam, kiedy właśnie kołdra czy też koc mam owiniętą wokół stóp, czyli stopy muszą być na kołdrze. Po prostu tak mam, inaczej nie zasnę. Nie lubię arbuza. Tak, mój mąż cały czas twierdzi, że przez to jestem dziwna. Nie lubię arbuza, dla mnie to jest słodka woda i kompletnie mi nie smakuje. Moim świadkiem na ślubie był facet. Świadkiem na ślubie był mój najlepszy przyjaciel Iggy. Pozdrawiam Cię gorąco. Jestem niepoprawną romantyczką. Za czasów młodości, nastoletnich, uwielbiałam czytać książki romantyczne. Witaj, Nicholas Sparks. Mam praktycznie jak chyba każdą książkę w kolekcji. Lubiłam bardzo pisać wiersze, zazwyczaj smutne. Przy każdym jakimś rozstaniu to też słuchałam smętnych piosenek. Można powiedzieć, że zostało mi to do dziś. Nawet dzisiaj też piszę, czy to na jakieś urodziny, czy na rocznicę ślubu, związku, wierszyki dla mojego męża. Także taka ze mnie niepoprawna romantyczka. Ulubionym zespołem mojej młodości, na którym się, można powiedzieć, wychowałam, ale nie mówię tu już o czasach podstawówki, tylko bardziej gimnazjum, potem liceum. Dużo osób może to zdziwić, ale był to zespół Linkin Park. Aż do tego stopnia, że nawet po latach, kiedy był rok śmierci Chestera, ja w tym samym roku, to był 2017, byłam w ciąży z moją córką i jak się dowiedziałam o śmierci, to po prostu płakałam. Pewnie też hormony, ale też dlatego, że bardzo lubiłam ten zespół i mam duży sentyment do ich piosenek. Swoje prawo jazdy zdałam za 9. podejściem. 9. fakt o mnie, za 9. razem zdałam prawo jazdy, ale w ciągu niecałych 3 tygodni.
uwielbiam suchary. Uwielbiam dowcipy typu suchary. Jestem nawet nazywana człowiekiem suchar. W swojej pracy też miałam tak właśnie, że ludzie kojarzyli mnie z takimi dowcipami ala sucharowymi. Do tego stopnia, że codziennie po prostu jak z rękawa gdzieś rzucałam tymi dowcipami. I najzabawniejsze jest to, podejrzewam, że po wielu godzinach pracy, że właśnie popołudniami gdzieś tam mi coś dzwoniło w głowie, żeby sobie zażartować i nawet już moja koleżanka z biurka naprzeciwko mówiła: Basia, jest po 15, to jest czas na suchar, tak? Bo zazwyczaj w tych godzinach coś opowiadałam. Co więcej, ta sama koleżanka też na moją 30 dała mi w prezencie między innymi pakę sucharów właśnie, no właśnie dlatego, tak? Ponieważ bardzo lubię takie dowcipy, mnie śmieszą, im głupsze, tym zabawniejsze. Dobrze, kochani, i to już były wszystkie 10 faktów o mnie. Mam nadzieję, że czymś Wam zaskoczyłam. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który fakt o mnie był taki najbardziej niewiarygodny dla Was, który najbardziej Was rozśmieszył albo rozczulił. W ogóle będzie mi też miło, jeżeli napiszecie o sobie jakiś fakt. Nie wiem, co po prostu przyjdzie Wam do głowy. Jeżeli dzisiejszy krótki filmik treściwy, mam nadzieję, że się aż tak nie rozgadałam, przypadł Wam do gustu, to standardowo będzie mi miło, jeżeli zostawicie po sobie kciuka w górze. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim subskrybentem, to też będzie mi miło, jeżeli klikniesz w ten czerwony, niczym moja sukienka dzisiejsza, napis subskrypcja. I żeby być na bieżąco, dostawać informacje na telefon o nowych filmikach, 2 tygodniowo się pojawiają, to też kliknij w dzwoneczek, bo wtedy takie powiadomienia właśnie będziesz miał na swoim telefonie. Z tej strony, już właściwie z mojej strony, to wszystko. Lecę dalej świętować, także życzę Wam miłego dnia, sobie też i dobrej nocy, bo ostatnio to ciężko przy ząbkującym dziecku. Buziaczki! Pa, pa!